Cześć, ja jestem Promil, a to jest ostatni odcinek z Dreamcraft. Dokładnie tak, nie przesłyszeliście się, witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku serii Dreamcraft sezonu pierwszego. I jak sami widzicie, łącznie mamy na świecie niby dzień drugi, ale rzeczywiście zepsute, bo mamy, nie wiem w sumie już który dzień minecraftowy, ale przegraliśmy cały dzień i 14 godzin i 26 minut w Dreamcrafta, więc wow. To jest jeden dzień w realnym świecie i 14 godzin, wiecie. Dokładnie tak, Dreamcraft się nie kończy, będzie oczywiście sezon drugi już za niedługo. A więc tak, na początku chciałbym wam bardzo podziękować za taki odbiór serii. Robiąc ją, nie spodziewałem się, że tak się wam spodoba i mam nadzieję, że drugi sezon będzie jeszcze mocniejszy niż pierwszy. I no co, pobijemy to, co tu zrobiliśmy. No powiem tak, nie zrobiłem wszystkiego, co chciałem i kurde, nie zrobiłem wszystkiego, co chciałem. Jak też dobrze wiecie, były tu inne plany na to wszystko. Coś właśnie zrobiłem. Dobra, przeładowałem jakoś paczki zasobów. Tak czy siak, jak dobrze wiecie, no nie udało się tu zrobić wszystkiego tak, jak miało być. O, tak sobie mogę grę wstrzymać. Ale PSF3. No. No, czy może mi się gra zatrzymać tak, jakbym chciał? No, tak czy siak. Tutaj miała być farma jedzenia itp. Trzypiętrowa. Tu miała być farma jedzenia. Miał to być statek. Tu miała być taka latarnia. A tu nasz domek. I nic nie zrobiłem poza domkiem. No, trochę szkoda. I dlaczego też kończę Dreamcrafta sezon pierwszy? No powiem wam szczerze, że no nie mam już motywacji i chęci do robienia tego sezonu. No nie sprawia on mi już takiego fanu. I myślę, że też ten sezon nie był najlepszy, no z wielu powodów. I nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. O kurczę, za duży ender dystans. No, nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Przynajmniej domek się udało zrobić, czyli naszą główną bazę. Jestem z tego bardzo zadowolony. Słyszałem szkieleta. O Boże, tylko nie creeper. Nie, nie na koniec serii, nie. Ten dom musi żyć. Co to jest? Niezniszczalność 1. A to jakiś syf. Szybko lawa. Po raz ostatni. No, także tak jak mówię, jest to już koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy otworzyć to i iść. Mokra gąbka i musz dla łodzika. No okej. Nie zrobiłem wszystkiego, co chciałem zrobić, tak jak mówię. I no ten sezon jest po prostu niewypałem. Zaktualizowałem logo serii. Jest ono teraz piękne i takie już będzie cały czas. Po prostu będą dopiski, są drugi, są trzeci, czwarty, piąty, szósty i tysięczny itp. Więc w tym odcinku już jest nowe logo. Mimo że już zrobiłem bardzo dawno, to w tym odcinku dopiero je daję. I no, dobrze, a więc co? To jest mój ekwipunek. Netherite'owe te. Tutaj Cloud Bootsy, Elytra, Stot na Firewery, Elytra z Twitcha, bo mam pelerynkę twitchowską. To jest mój ekwipunek. Silk Touch, tak. Mamy też plecak. Jak widzicie, moje rzeczy w plecaku. No i co? Enchanting Table mamy.
Właśnie, zróbmy sobie tour po tym naszym tutaj domu. Tu sobie jeszcze mapę całą odkryję, bo trochę się tu pozmieniało jednak. No, tak to wygląda. Więc tu mamy łazienkę oczywiście, kalendarz, pokój z prądem, z generatorami prądu, enchanting table, kuchnia piękna oczywiście, w której były dwa odcinki gotowania z promilem. Tu mamy salon połączony z jadalnią, super, mamy okno. Tu mamy datę rozpoczęcia serii. Tak. No i zejdźmy na dół. Mamy portal do Netheru. No i mamy kalendarz, parę trofeum, Ender Chesta, w którym mamy te rzeczy z Endu. Co to jest? Ha. Tu mamy obrazy, łóżko, bo to jest moja sypialnia, no i taki kalendarz i balkonik. Całkiem spoko. No szkoda tego sezonu, tego miejsca, no ale cóż. Gizak spa. Właśnie, mamy piękny level 69. No i nasz magazyn. Wszystkie moje sadzonki, wszystkie moje nasionka, całe moje jedzenie, tutaj roślinność, zbrojki, miecze, bronie itp., surowce i rzeczy z mobów. Tutaj mamy piasek i inne takie rzeczy, ziemia. Okej. Wyroby z kamienia i takie tam. Kamień. Tutaj enchanty i takie tam różne rzeczy, tu też. Tutaj mamy no różne rzeczy. Wyroby z drewna. Tutaj mamy pnie. Tutaj było miejsce na pnie. Ender chest. Tak. Mamy tutaj jeszcze te rzeczy. Tu moja zbrojka. Tu są te zbrojki. Tutaj mamy żywność. Kolejna żywność. Kolejna żywność. Kolejna żywność. Nasionka kolejne. Kolejne nasionka. Barwniki oraz wełna. Plecak. Zbroje oraz bronie itp. Zbroje oraz bronie. Kamień. Kamień. Różne takie rzeczy. Surowce. Surowce. Inwentory pety, roślinność, jedzenie, end, nether, ether, tak, tu są moje rzeczy zapisane, tu moje trofea, wszystkie mamy Urgasta, 3 Alpha Yeti, 4 przepraszam, jedną Snow Queen, Phantom Knighta, Quest Ram, Minoshroom, Leech, Hydra i 3 nagi. No i tu jest tablica, w której mamy mapę Twilightu z wszystkimi bossami. No i piękny portal do Twilight Forest. Tutaj mamy piękną farmę oczywiście i zlagowała grę. Mamy tutaj zboże, marchewki, ziemniaki, buraki, bambusy, arbuzy i dynie, brodawki, tutaj mamy kakao, trzcinę cukrową oraz kaktusy, no i tutaj z modów już tutaj surowce, różne tam pomidory, truskawki, kalafiory, herbaty i takie tam. Wszędzie oczywiście, gdzie możemy, mamy włączniki światła, żeby zapalać i gasić je. Winda na powierzchnię, na której znajdziemy sad, który zrobiliśmy. Bardzo fajny, działający sad, z którego możemy sobie brać i jeść. Mamy tutaj też jagody i tyle. Tutaj natomiast mamy... mieliśmy farmę, mini farmę drzewek. Tutaj mamy farmę zwierząt, w której jest bardzo głośno. Mamy owce, świnie, krowy, świnie, kury. Tu mamy farmę pszczółek taką. Nasz piękny konik. Tu jest portal do Etheru.
Tutaj mamy jakieś rzeczy z innego moda, tu mamy alchemię, którą miałem robić, ale no... No. Tutaj mamy nieskończone źródło lawy. Tutaj mamy zejście do lawy, gdzie wykopałem chyba nasz pierwszy obsydian, świat diamentów. Tutaj nic, nic, nic i siekiery. I tutaj mamy oczywiście zejście tam do jaskini, gdzie jest Hero Village zamieniony w zombiaka. I mamy piękne oczywiście beacony netherite'owe. Źródełko wody. I to tyle, jeśli chodzi o to miejsce. Tak, to tyle. Ale to nie tyle, jeśli chodzi o wszystko. Wioska. To piękne, nostalgiczne miejsce. I nasz piesek, który ma oczy. Nasz pierwszy piesek w serii. Ach. Nasz pierwszy dom. Nasz pierwszy dom. Ta wioska, tyle wspomnień. Tu jest nasza pierwsza kopalnia. Pamiętacie, jak kopałem? No, to były czasy. Ale tu pięknie. Wow. Naprawdę niesamowicie jest tu wrócić po tak wielu odcinkach. No, wszystko jest tak samo, naprawdę. Tylko zamiast emeraldowy to mamy... Emeraldowy miecz. Nie, zamiast lapisowy, bo ja miałem lapisowy. Ale jeszcze mamy spawn, na którym zrobiłem farmę potworów. Ale nie mam pojęcia, czy ona działa. Nie działa. No cóż. No przypadkiem wyłączyłem shadery. No to możemy sobie tutaj zobaczyć teraz, jak to wszystko wygląda bez shaderów. Tak samo o wiosce. No tak basicowo. Tak, tu zaczynałem. Tu mówiłem, tam szliśmy po krowy, żeby zdobyć nasz pierwszy plecak, który mamy na plecach aż do dziś. Cyk. No nie mogę go położyć. Zwykły basicowy plecak. Dobra, wróćmy do domu jeszcze, bo musimy jedną ważną rzecz zrobić. Jeszcze klasyczna muzyka Minecrafta się odpaliła. Chce mi się płakać, no co no. 50 ponad odcinków to jednak jest dużo. No i jednak w końcu wam dotrzymałem tego. Zrobiłem to. Seria Minecraft Survival, która nie skończyła się po 5 odcinkach. Udało się. Brawo ja. No, ale czas zrobić to. Czas zakończyć serię Dreamcraft. Mimo, że dla mnie jest, jak ja to nagrywam, to jest 30 września, to tak. Seria trwała, no, 2 miesiące. Licząc październik, to 3 można powiedzieć, w sensie sierpień. Więc wow. Naprawdę wow. No i co? Tu gdzie zaczęliśmy, tu gdzie kończymy. Dzięki i widzimy się już niedługo w sezonie drugim serii Dreamcraft.
Do zobaczenia. Pa, pa.